No, Kubuś, chodź. Jest ty tam? Tu, 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 tu. Tu? Tu, weź, zamknij oczy i włóż tu palec. A bez jaj jest, faktycznie. Widzisz? Siema. Osy. No, ale szybko możesz. A, dobra. Widać je? Patrzcie. Mamy normalnie w Fatfishu swoją pasiekę. Szkoda, że to nie są pszczoły, bo by był miód z pierwszego tłoczenia. Zaraz byśmy tu kulki proteinowe, miodowe robili, czy coś. A tu tylko osy, ale zastanawiam się, co z nimi zrobić. Jak myślicie, kurczę, dajcie znać, bo to tak... No wiadomo, one są niegroźne, to nie jest duży ul. Nikt ich tutaj nie zaczepia, nic im nie robi, więc sobie spokojnie fruwają. Ale chyba coś tu trzeba z nimi zrobić. Tak osy miejscowe znalazły. I pracują. Jeszcze tego nie grali. Dobra, zostawimy je w spokoju. Wchodzimy do sklepu. Jeszcze mam 15 minut otwarte, więc na koniec chciałem wam pokazać filmik, bo było sporo pytań gdzieś tutaj messengerowo-mailowych. Że pytacie o dżerki. Więc zrobimy sobie taki szybki przegląd dżerków, jakie mamy w sklepie. Płowne przynęty, twarde, na szczupaki. Powiem wam, że ja kiedyś nie... Generalnie jestem wędkarzem nieszczupakowym, bo wychowałem się na szczupakach i okoniach, więc mnie jakby szczupaki i okonie za bardzo nie kręcą. Ale jak pojechaliśmy kiedyś na Śniarwy, jeden z kolegów, było nas trzech, jeden kolega łowił dżerkami, Adaś łowił obrotówkami, a ja gumami. No i po szóstym szczupaku na dżerka też zaczęliśmy dżerki zakładać i łowić. I faktycznie jest różnica. Pewnie nie zawsze, pewnie nie wszędzie, ale wtedy to było naprawdę... przekonaliśmy się kilkukrotnie zresztą, że dżerki dają szczupaki. Przynajmniej jeżeli chodzi o takie łąkowe jakieś tematy, takie zatokowe, no wiadomo, raczej nie mówię tutaj o teraz popularnym mówieniu za pomocą technologii Life Tony, ale z łapki pobawić się dżerkami, fajna sprawa. Także zaczynając tutaj już od legendy polskiego spinningu marka Salmo, są slidery. Są pływające, są tonące, są dziesiąteczki. Patrzcie, tu mamy ratliny, slidery, jedenastki, slidery, dwunastki. Jest kilka ciekawych kolorów, chyba specjalnie przedstawiać nikomu nie trzeba. Jest Fatso, Fatso 10, tonący, pływający. Co tu jeszcze mamy? Ratlin, o patrzcie tu jakie. Tu mamy sweepery z takim, właśnie pytanie, czy to jerk, czy nie jerk, z takim usterzeniem jakby z tyłu. Tu mamy Fatso 14, 85 gramów waży. Fatso tonący 14 cm, 115 gramów. Co to oprócz tego? Jacky 18, 70 gramów. Takie szczupaczki, fajne kolory. O, tu jest fajny bike, tu. Także pod Salmo trochę tych des... O, nawet patrzcie, jest siódemeczka slider. Też fajny temat. I nie trzeba wcale do tego castingu. Patrzcie, najmniejszy slider, szóstka. Fajny też pod okonia temacik. Jak ktoś gdzieś tam do powierzchni wychodzą, ja lubię właśnie takimi małymi dżerkusiami próbować łowić okonie. Fajna zabawa jest. Także też mamy, widzicie, slidery nawet 6-centymetrowe. Idąc sobie dalej, kolejne, o, kolejne jerki, które mamy, to będą Strike Pro. Też jest sporo rozmiarów i kolorów od tych najmniejszych UV-ki. 6,8 cm, 10 gramów. 8,5 cm, 17,7 grama.
Dalej mamy 10 cm 25 gramów. Też są różne wersje tonące, pływające, czy tam wolno tonące. 13 cm to jest albo 65, albo 55, 65 i 90 gram. Też są maczki, czekamy. I największy Big Bandit się nazywa. Big Bandit, taki Fire Tiger, 19,5 cm, 85,5 g. Też mam tego wielkiego. Ten wygląda ciekawe, ciekawie. Bandit Paddle Tail, Tail Tail, mniejsza większość. 21 cm, 83,5 g. Z takim doczepianym kopytkiem. A jak już jesteśmy tu przy Strike Pro, naprzeciwko mamy Westina. Gdzie te jerki są? Tu są. Swimy. Mówi się nieoficjalnie albo i oficjalnie. Nie wiem, ciekaw jestem waszego zdania, bo wielokrotnie się spotkałem z opinią, że Swimy są najłowniejszymi jerkami seryjnie produkowanymi. Ciekaw jestem, czy też podzielacie tą opinię. Także Westin, no już jest znany taki sztandarowy produkt. Swim 15 cm, 107 gramów. Suspending, Psyking, Suspending. Dalej mamy 12 cm, 53 gramy. Fajne takie pajkowe malowania. Jest kilka ciekawych kolorków. Dalej mamy Swima 10 cm, 34 gramy. I ja lubię te maluszki też od Westina, 6,5 cm, 9 gramów. Też jest kilka ciekawych kolorków. Więc to już trzeci producent żerków, tak? Bo Salmo, Strike Pro, Westin. Co tu jeszcze mamy? Nasze czempiony. So. Tu akurat jest póki co tylko jeden model. Jeszcze trochę kolorów zostało. 8,5 cm, 30 gramów. Tonący. Więc są i jerki od czempiona. Teraz tak, czy mamy tu jakieś jerki od Berkleya Zilli? Nie, ale znaczy właśnie pytanie, czy takiego, no łamaniec, no jerk. Są jerki łamane. Ciekaw jestem, jak to fachowo, czy z takim ogonkiem łamany to jest jerk, czy już nie. No bo tu mamy glidera 65 gramów, 16 cm od pół do 2 metrów. Ten ma 18 cm, 80 gramów od 0,5 do 1,5 metra. Swimmer jest jeszcze 43 gramy, 19 cm. Także też jest coś od Berkleya, więc już czwarty jakby producent. Nie, raz, dwa, trzy, cztery, piąty. Piąty. Jeszcze wiem na pewno, że mamy, słuchajcie, jerki od Ilexa. Wcześniej ich nie widziałem. Znaczy jakby nie widziałem w ogóle, nie, że u nas w sklepie, bo to, że u nas w sklepie są, to widziałem wcześniej już, rzuciły mi się w oczy, ale jakby nie miałem ich jeszcze w ręku, ani chyba żaden z kolegów nie łowi. Ciekaw jestem waszego zdania, czy łowiliście Ilexami Dexter Jerk 12 cm 60 gramów, 10 cm 33,8 grama, też jest kilka ciekawych kolorków. Ilex mi się głównie kojarzy z tematami pstrągowymi. Fajne mają twiczki, takie tematy właśnie pod pstrągi. Ciekaw jestem waszego zdania, więc tak, więc kilku producentów jerków jest, jeżeli byście potrzebowali duże podokonia, średnie, takie uniwersały, czy nie, małe podokonia, średnie uniwersały. I duże takie, nawet widzicie, 15 cm duże jerry i większe
to na pewno każdy coś ciekawego znajdzie dla siebie. Ja postaram się Wam podlinkować to pod filmem, żebyście mieli łatwiej znaleźć. Chyba że stacjonarnie do nas przyjdziecie. O, tu jeszcze zapomniałem, Magdżerka mamy, też bardzo popularny temat. I ten z... O, i Mac Hybrid. Small. 58 gramów, 10 cm. One generalnie są brzydkie, mi się nie podobają, ale też słyszałem o tych Magdżerkach kilka dobrych opinii, że te taki od Abu podgrupa Schwarzenegger daje radę, więc to wszystko znajdziecie. O, jeszcze tu mamy Mac Hybridy i widzicie, jeszcze ogonek można sobie dokoptować drugi. Także jakby ktoś pytał, to jest stacjonarnie Józefów między Warszawą a Otwockiem, albo na fatfish.pl. Ja postaram się podlinkować Wam te wszystkie przynęty, żebyście łatwiej je mogli znaleźć. Pamiętajcie, że robiąc zakupy i rzeczy, które nie są w promocji, nie są przecenione, i wpiszecie kod rabatowy YouTube, to dostaniecie jeszcze minus 10 na zakupy. Także korzystajcie, bo nigdy nie wiadomo, kiedy promocje się skończą.